Witajcie, to znowu ja, Sarcza. Wy oglądacie kolejny materiał wideo z dodatku DLC The Frozen Wilds do gry Horizon Zero Dawn. Przeniosłem się do osady znanej pod nazwą Szczelina. To jest na wschodzie. Jakiś czas temu już odkryłem to miejsce. I tutaj pamiętacie być może, że mamy nową misję do rozpoczęcia, więc teraz chciałbym to sprawdzić. Jest tutaj kobieta o imieniu Varga. Proszę. Jesteś Aloy, wszyscy tak? Tata, znaczy Burgrend, mówił, że możesz mnie szukać. Varga, miło mi. Hej, ale ta włócznia to jest cacko. Pewnie ją poprawiałaś, prawda? Ulepszyłam ją, tu czytam. Masz dobre oko do broni. Żeby ci banukowie myśleli jak ty. Nie mogę tu sprzedać części Jastrząb Błyska. Wszyscy chcą tylko nudnych łuków i włóczni, straszne. Ja lubię bardziej niezwykłe rzeczy. A banukowie potrafią. Jak ta włócznia, co ją nosi Aratak. Lodomiot. O, albo broń tej Urei. Ile bym dała, żeby pogmerać w bebechach. Poczuć palcami te błyskawice. Albo ogólnie w bebechach czegoś. Ostatnią robotę dali z miesiąc temu. Broń plującą ogniem. Niezbyt poszło. A więc widzicie, to jest ta córka Burgrenda. Umiałabyś ulepszyć włócznię Arataka? Nie widziałam jeszcze broni, której nie ulepszy oseramski majster. Wiesz, że prosiłam, by dał mi ją podtrzymać? Nawet chciałam ją za darmo ulepszyć. I co on na to? A jak myślisz? Burknął coś i poszedł dalej. Czy to nie oznacza przypadkiem, że po pokonaniu Arataka będziemy mogli tutaj potwierdzić, że mamy tę broń? No bo w tym momencie mamy na przykład burzomiot. Powiedzmy, że znasz kogoś, kto ma broń taką jak Urea. Nie masz. Sama zobacz. No jasne. Popatrz na... Więc cewki generują iskrę, ale tu nawet nie ma źródła mocy. Nie skłamię. Jest piękna. Ale są rzeczy piękne i piękniejsze. Potrzebny nam szpon burzoptaka. Błyskawice płyną po nich jak woda po kaczce. A ja wiem, gdzie tak jest. Zapolujmy, a uczynię tę broń twym najlepszym druhem. No, drugim. A proszę. Jesteś przekonana, że to naprawisz? Jasne! Raczej. Potrzebny szpon burzoptaka. Można ulepszać broń. To co powiesz na temat ogniomiota? Broń plująca ogniem, he? Coś jak to? Miał to jeden oseramski bandyta. Może coś z tym zrobisz? Przyniosłaś mój ogniomiot? Choć jak zabiłaś Olgruda i jego zbirów, żeby go mieć, to jest teraz twój. Możesz ją dla mnie skończyć? Zrobić z niej broń, którą miała być od początku. Myślałam, że nie poprosisz. Potrzebny mi pysk nadymacza. Każdy się nada. Dasz radę sama? Chyba sobie poradzę. Już mieliśmy okazję walczyć z niejednym nadymaczem. A co do tego ogniomiota, czego jeszcze ci trzeba? Jak mówiłam, pysk nadymacza się nada. Jakikolwiek. Dobra. To tym się zajmiemy teraz. Więc chcesz zapolować na burzoptaka. Nie widziałam ich jeszcze tutaj. Zgadza się, ale jeden siedzi koło Wolnogóry. Może wypadzik w ciepłe kraje. Tam się spotkamy. Co? Ludzie każą ci łazić całe mile, łowić w pojedynkę maszyny i przynosić ich części? Ano. Nie ja. Jestem dzika. Nawet gdybym chciała... Dobra, czyli będziemy musieli wrócić na tereny znane z podstawki, z tego wynika. Od razu dwie misje. No myślę, że obie uda się jak najbardziej zaliczyć w tym odcinku. Jeśli chodzi o burzoptaka, to powinniśmy przenieść się tutaj i jeśli rzeczywiście będzie tak jak Varga powiedziała, no to będziemy z nią walczyć. Przenieśmy się zatem. Akurat tak się składa, że nasza nowa towarzyszka czeka właśnie tutaj przy ognisku. Porozmawiajmy zatem. Wiesz co? Tęskniłam za tym rudym pyłem. A oto nasz burzoptak. Na twój znak ja też zacznę i... BUM! Dobra, czyli chodzi o tego tutaj, tak? Zdobądź szpon burzoptaka. No to lećmy, tylko naładuję sobie od razu te strzały szarpane. Nie wiem, czy niechcący nie trafiłem mojej towarzyszki. O kurde, teraz się nie udało. Muszę próbować dalej, bo na dobry początek wypadałoby odłączyć te części, które burzoptak posiada.
Dlatego, że one są dość skuteczne na dłuższą metę. Dobre trafienie. A teraz jak pousuwaliśmy to, to myślę, że można próbować atakować. Na przykład mamy tam te pojemniki. Jeśli je trafimy strzałą ognistą, to byłoby super, ale nie będzie to takie proste oczywiście. No, bo tutaj to właściwie przydałoby się zmienić też ubiór. Oczywiście splot osłony byłby najbardziej skuteczny, ale weźmy sobie coś, co mnie chroni najbardziej przed elektrycznością. Niech będzie to. No i dobra, teraz możemy próbować walczyć. Ależ teraz, kurczę, zaatakował. Szkoda, że nie trafiłem. Chyba, że teraz się uda. No nie wiem, czy akurat to trafiłem. Kurczę, nie jest tak łatwo trafić prosto w to, co byśmy chcieli. No bo ja tutaj oczywiście bomby przywierające wykorzystywałem w walce z burzoptakiem swego czasu. I teraz też bym spróbował jak najbardziej. Patrzcie, że odczepiamy te kolejne elementy burzoptaka. Ha! Niezła zabawa! Mimo wszystko teraz jest troszkę wyżej, ciężej go będzie trafić. Mamy też ewentualnie możliwość skorzystania ze strzały mrożącej i wtedy jakbyśmy go tam trafili, też w te takie elementy, ale to nie będzie, kurde, łatwe. No najtrudniej chyba jest trafić właśnie w te małe elementy burzoptaka, ale jednocześnie jeśli już trafimy, to może się to opłacić. Chyba teraz nawet wyszło. Nie wiem, czy jeszcze bym potrzebował więcej tam wpakować? Być może tak. Właśnie, to nie jest takie proste. Nie wiem, czy teraz nie będzie atakował przypadkiem z góry. No właśnie. Zaatakował jak najbardziej. A to jest nawet dobre rozwiązanie dla mnie, bo wtedy mogę go spróbować zaatakować wielokrotnie. Oj, brak amunicji niestety. Powtórzmy to. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Proszę. Spokojnie, spokojnie. Tylko kurczę, gdzie on poleciał? Weź wyrwij tę część. Aż mam ciarki, jak przychodzi do rozbierania maszyn. Naprawdę? Ale niech ci będzie. Poleciał, kurde, na drugi koniec praktycznie. Trzeba będzie tam teraz dobiec oczywiście. Tutaj uwaga na inną maszynę, ale spokojnie. Najważniejsze to zabrać tę część. I to by było na tyle. Proszę bardzo, mamy też ulepszenia. Sporo tutaj tego. Warga mówiła, że dzięki temu ulepszy burzomet. No i właśnie, najważniejsze, że jest ten szpon burzoptaka. Tutaj po drodze jeszcze sobie trochę uzupełnię torbę na leki. Chociaż nie ma tutaj za wielu tych roślinek czerwonych. Ale w tym momencie to jest najmniejszy problem. Czyli już tutaj na miejscu będziemy mogli przekazać od razu ten szpon. Ciekawe, czy od razu nam ulepszy naszą broń. Mam to, czego chciałaś. Super! Mam już ręce całe w oleju. No i co? Uda ci się? Proszę bardzo. Pazur burzoptaka. Zróbmy to! Od dawna nie miałam tyle radochy. Patrz i się ucz. Tylko nie bezpośrednio w iskry. Dobra. Musiałam ją w zasadzie złamać na pół. Ale w końcu to kij. Powiesz, w kijach lubię jedno. Możesz je złożyć do kupy, jak sobie chcesz. Co też zrobiłaś? Ta zabawka wygląda teraz znacznie groźniej. Lepiej niż groźniej. To oryginalny Warga specjał. Uważaj na nią, co? Jasne. To, co zrobiłaś z tym burzomiotem, kawał doskonałej roboty, Warga. Oj tam, nic. Pomogłam jej zostać tym, czym zawsze miała być. Tak szybko rosną. Jeśli znajdę coś w twoim guście, to ci przyniosę. No chyba. No, oczywiście jeszcze przydałoby się przetestować tę broń już ulepszoną.
Ciekawe, na ile się to będzie różnić od tego, co mieliśmy do tej pory. Przede wszystkim fajnie by było, gdyby pojawiło się też więcej miejsc na ulepszenia. I rzeczywiście, mamy teraz dwa miejsca. Możemy sobie to tutaj ustawić i od razu dodać jakąś modyfikację. Najlepiej oczywiście związaną z elektrycznością. Akurat tutaj mamy coś takiego. Tylko może pójdźmy też w standardowe obrażenia dodatkowo. Będzie tak ok. No i nie wiem, czy tutaj jeszcze poszukamy jakiejś maszyny? Osiągnęliśmy tymczasem 55 poziom. A czekajcie, czy ci tutaj to mnie atakowali od razu? No niekoniecznie. Bo zastanawiam się, widziałem tam przecież jakąś maszynę i rzeczywiście jest tutaj. Tylko, że to jest akurat piłoząb, podatność na ogień. Lancorogi do tego. No dobra. Chcę przynajmniej sobie spróbować, jak się teraz w ogóle będzie strzelało z tej broni. Mam nadzieję, że będą całkiem niezłe efekty. A właśnie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, że poza nagraniem troszeczkę zapolowałem, aby móc sobie jeszcze zwiększyć udźwig tutaj na amunicję do burzomiota. A kurde, jeszcze skóra szczura potrzebna, żeby dalej sobie ulepszać. A tutaj mam skórę szopa. I już brak dostępnych ulepszeń, czyli jeszcze będę musiał skórę szczura zdobyć. To można często w jakichś ruinach odnaleźć. A tymczasem lecimy. Widzieli mnie. No, widzieli. Dobra, zobaczymy, jak będzie z piłozębem. O kurde, nie będzie to takie proste, zwłaszcza, że mamy dwóch. I obawiam się, że może być tutaj z nimi ciężko. Chyba nie ma co na siłę strzelać z tego burzomiota, tylko jednak lepiej ich podpalić. Przynajmniej na dobry początek. Jeszcze jednego. Dobra, i teraz może spróbujmy. Ale gdzie tamten już od razu też atakuje? No nie dają za wygraną. Mimo wszystko, jak strzelimy kilka razy z rzędu, to ładnie nawet idzie. No fajny pokaz mocy tej broni. Jakby nie patrzeć. Na pewno lepiej mieć ulepszoną niż nie mieć, prawda? Pozostałe maszyny rozumiem, że pouciekały. Okej, to ja może w międzyczasie jeszcze spróbuję zdobyć tę skórę szczura, a później spotkamy się pewnie gdzieś w jakimś miejscu, gdzie będziemy mogli zdobyć pysk nadymacza i ulepszymy wówczas ten ogniomiot jeszcze. Jeśli chodzi o nadymacza, to jestem ciekaw, czy pierwszego lepszego, jak tylko pokonamy, to czy od razu dostaniemy ten pysk nadymacza, czy jednak trzeba będzie też liczyć na łód szczęścia. No tak się składa, że mamy tutaj też krabołazy niestety. A ja jednak chciałbym się skupić na pokonaniu tego nadymacza ognistego. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na pewno bym wziął sobie celną strzałę. Od razu trzy na raz i spróbuję go trafić w ten czuły punkt. Nie wiem, czy to będzie takie proste. Dobra, dało radę. Na szczęście dało radę, więc spoko. Całkiem szybko go pokonaliśmy. Pytanie, co tutaj się dalej dzieje, bo jest więcej oczywiście maszyn dookoła. Chciałbym tego nadymacza ognistego móc przeszukać, ale dzieje się tutaj sporo. To jest problem. Powinno wystarczyć. Varga może skończyć swój ogniomiot. Super, czyli mamy. Czyli jak najbardziej mamy na szczęście ten pysk od razu. A ciekawe, jak na ciebie to zadziała. Też nie najgorzej nawet. I pełno jastrząb błysków tutaj w tej okolicy widzę. No, sam krabołaz to też atakuje elektrycznością.
Dopóki mu się nie wyłączy, kurczę, tych elementów, to też może być ciężko. Spróbuję jeszcze tego jednego tutaj pokonać. Trafiłem go, czy nie trafiłem w końcu? Spróbujemy teraz właśnie. Okej. O to chodziło. I teraz jeszcze możemy go dobić. No i to było na tyle. Już z tymi jastrząbłyskami nie będziemy na siłę walczyć. Zabiorę tylko od tego krabołaza, co się da. Będę powolutku spadał. Zabieram jeszcze tutaj roślinę. No i uciekamy, no bo teraz tak naprawdę wystarczy tylko się oddalić i wówczas będę mógł już tutaj powrócić, żeby ulepszyć ten ogniomiot. Ale najpierw chciałbym jeszcze pogadać z kupcem, dlatego że też poza nagraniem zrobiłem sobie małe postępy, jeśli chodzi o zdobyte szkło pustyni i żużlowe szkło. Już ostatnio walczyliśmy z ludźmi i wtedy wam mówiłem, że muszę poza nagraniem trochę powalczyć z ludźmi, żeby pozdobywać właśnie tego surowca. Udało się to i teraz mogę odblokować sobie strój o nazwie Goniec Wyraku Banuków. Dość ciekawy strój, bo ocieplany nasączonymi, czy nasączony leczniczymi olejami zapewnia stopniową regenerację zdrowia. Od razu kupujemy i zakładamy. Do tego są oczywiście jeszcze kolejne, no ale tutaj musimy poczekać. A tego to ja jeszcze nie widziałem. Skóra borsuka, skóra wiewiórki. Kurczę, ciągle jeszcze jakieś te skóry są potrzebne. No to w takim razie... A, bo to się pojawiło teraz, bo to jest kolejny etap tak jakby ulepszony. Ten strój. Ciekawe. No ale potrzebujemy jeszcze skóry wiewiórki i skóry borsuka. Będę musiał to sobie też poza nagraniem jeszcze nadrobić. Tymczasem tutaj to będzie wszystko. No i tak ten strój wygląda. Pewnie jeszcze w niejednej sytuacji zobaczymy, a nawet i w trakcie tej rozmowy będzie można dokładniej obejrzeć. Znalazłaś coś ciekawego? Możliwe. Pogadajmy. O, pora na ulepszenie kolejnej broni. Mam, o co prosiłaś. Pokaż, co planujesz dla ogniomiota. Nareszcie! Czułam, jakbym go zaniedbała. A jest w sumie trochę jak członek rodziny. Gotowe. Jest twój. Tylko nie zrób nic głupiego. Doskonałe. A spodziewałam się, że zmienisz go w płonącą wyrzutnię lin czy coś. Nie, od zawsze działała prawie doskonale. Wiesz, to w końcu oryginalna warga. Dzięki za pracę nad ogniomiotem. Miło mi. Najlepsza zmiana to ty zamiast poprzedniego posiadacza. Była z niego kupa szlaki. Jeśli znajdę coś w twoim guście, to ci przyniosę. No chyba. Każdy ma talent. Czyli jeszcze z tą bronią Arataka trzeba będzie najwyraźniej tutaj wrócić. A jeśli chodzi o ulepszony ogniomiot, no mam nadzieję, że będzie wkrótce okazja, aby się przekonać, jak to będzie działać. Mamy też nowy samouczek. Ej, to przypadkiem nie pojawił się wcześniej samouczek dotyczący też tamtej broni? Chyba tak, coś mi się wydaje. A jednak nie. Tylko tutaj ulepszony ogniomiot, no ale tak czy siak z tamtego ulepszonego burzomiotu też skorzystaliśmy. A tutaj trzeba zaatakować trzy maszyny najwyraźniej, z czym nie powinno być dużego problemu. Teraz powiem wam, że przeniesiemy się tutaj, dlatego że chciałbym ostatnią figurkę zwierzęcia zdobyć i wówczas będziemy mogli już wszystkie oddać w wyznaczone miejsce. Tylko jeszcze, żebym nie zapomniał o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie o ulepszaniu broni. Tutaj możemy sobie od razu zajrzeć i dodać jakiś zwój. Taki związany z ogniem. Tutaj ten mróz się nie przyda. 37% albo... A dobra, weźmy to, bo jeszcze dodatkowo obrażenia też pójdą w górę. I na razie to wszystko. Amunicja oczywiście jeszcze się pojawiła. Aha, miotacz ognia, patrzcie. Tutaj już to samo, ale tu mamy coś nowego. Atak obszarowy powodujący poważne obrażenia od wybuchu i średnie podpalenie. No dobra.
Jak to wygląda tutaj, kiedy sobie to weźmiemy? No muszę najpierw oczywiście wybrać sobie tę broń. Ale czy to będzie osobne? Tak jest. Możemy oczywiście sobie od razu wytworzyć. I prawie, kurczę, nie będę miał już tych surowców, które są potrzebne do wytwarzania tego. No trudno, zobaczymy. Będzie trzeba to sobie na bieżąco jeszcze uzupełniać. A tymczasem, jak już jesteśmy tutaj, no to jednak wypadałoby poszukać tej figurki, ale gdzie ona może być? No to jest pytanie. Te zabieram. O, mamy tutaj chyba, co? Figurka zwierzęcia numer 6. I to będą już wszystkie zdobyte. Proszę. Czy to nie jest przypadkiem może wilk? Zobaczymy, jak już dostarczymy to. Ale oprócz tego mamy też jakiś zapis tekstowy. Czy turyści powrócą? Mamy też trofeum za zdobycie wszystkich figurek zwierząt. A tymczasem... Nad drogą do północnego wejścia do Parku Narodowego Yellowstone wznosi się malowniczy łuk Roosevelta. W czasach świetności parku każdego miesiąca przejeżdżało pod nim ponad 100 tysięcy odwiedzających zmierzających ku tak sławnym atrakcjom jak gejzer Stary Wiarus, potężna rzeka Yellowstone i barwne wielkie źródło pryzmatyczne. Od 1872 roku, kiedy prezydent Grant podpisał dekret o utworzeniu Parku Narodowego Yellowstone, miejsce to przetrwało wojny światowe oraz wiele pożarów lasu i trzęsień ziemi i było podziwiane przez miłośników przyrody przez ponad 150 lat, aż problemy ze środowiskiem naturalnym spowodowały chaos na całym świecie. W 2031 roku rząd federalny cofnął parkowi finansowanie i przekazał prawa własności do niego stanowi Wyoming, po czym stały strumień turystów praktycznie wysechł. Punktualne wybuchy Starego Wiarusa zostały pozbawione publiczności, a hotel Mammoth Hot Springs, gdzie niegdyś goście zajadali się klopsikami z bizona, zaczął świecić pustką, gapiąc się na okolice szeregiem zasłoniętych okien. W latach 30. miało miejsce kilka prób sprywatyzowania parku. Oferty zakupu tej ziemi złożyło wiele firm, włącznie z potężną spółką Faro Automated Solutions. Po niespodziewanym wycofaniu oferty Faro w 2040 roku przywrócono osłabioną ochronę federalną parków publicznych, co zbiegło się ze złagodzeniem zmiany klimatu za pomocą środków technicznych. Świat nie daje za wygraną i Yellowstone też. W przyszłym tygodniu park znajdzie się ponownie pod kuratelą rządu Stanów Zjednoczonych, a firma Faro Automated Solutions sfinansuje to przekazanie, jak również budowę jeszcze nieokreślonych nowych obiektów. Obsługa turystyczna została już przygotowana z wyprzedzeniem i wkrótce hotel Mammoth Hot Springs oraz parkowe ścieżki będą znów tęsknić życiem. Nie możemy się doczekać. No niestety tam dane też są uszkodzone, więc nie wszystko byliśmy w stanie odczytać, no ale to co najważniejsze, udało się. I tutaj mamy też wieżę sterowania po tej stronie. Czyli kolejna, którą można by było spróbować zdominować. O, mamy borsuka akurat. Trafię go. No, udało się trafić, tylko że niestety nie dało mi to żadnych rzadszych składników, a potrzebowałem przecież tam chyba skóry borsuka. Tu jest problem, bo jest trochę tych krabołazów i chyba nie da się przemknąć niezauważenie, coś mi się wydaje. Może na upartego jakoś bym dał radę, ale mimo wszystko chyba spróbuję tutaj zaatakować. Tylko zastanawiam się nad tym miotaczem ognia jeszcze. Może też pójdzie jakiś krytyk za chwilę. Muszę wyłączyć tę wieżę. Dobra. Czyli to jest to podpalenie. Od razu samouczek zaliczony, bez większych problemów. A teraz jeszcze wykończyć to. Proszę bardzo. No i zastanawiam się, czy próbować tutaj walczyć ciągle.
Spróbujmy jeszcze raz podpalić. Okej. A jakby teraz szybko przebiec tutaj? Nie sądzę, żebym zdążył. Pewnie mi przeszkodzą prędzej. No ale spróbujemy. No niestety. Czyli jednak muszę sobie poradzić z tymi maszynami normalnie. Spróbuję na początek podłączać jednak te części. Tak chyba będzie tutaj prościej. Dobrze. Jeszcze raz trafić. Nie wiem, czy poszło idealnie. Okej. Grunt, że już nie ma tej tarczy. Tylko teraz uwaga z kolei. Proszę bardzo. Poradziliśmy sobie, tam chyba jeszcze jeden demoniczny krabołaz gdzieś się kręci. Tylko spokojnie. Czekajcie, jeśli dobrze pójdzie, to dałoby radę przejść niezauważenie. No, teraz będzie ciężko. Najlepiej to bym zrobił, gdybym jeszcze spróbował sobie zmienić dodatkowo strój na ten dający mi lepsze ukrycie. Ale i tak się udało. Zdominujmy w takim razie tę wieżę. I od razu możemy spróbować wykończyć tego demonicznego krabołaza. No bo jak widać, został unieruchomiony. No to wracamy do poważnych spraw. Dobra, weźmy bombę przywierającą. To wystarczy. Chyba wystarczy. Jeszcze jeden wybuch. Już nie dojdzie do skutku. Spróbujmy w takim razie normalnie zaatakować. To chyba jednak nie jest najlepszy pomysł. Proszę bardzo. Kolejna bomba odłamkowa wystarczyła. No, tak więc daliśmy sobie radę. I patrzcie, jak mało tutaj mam tego płomienia. 18 już w tym momencie. A to jest potrzebne właśnie do wytwarzania tych wszystkich bomb i tak dalej. Ale tutaj miotacz ognia do ulepszonego ogniomiota całkiem ciekawy, trzeba przyznać, i skuteczny. Nawet na maszynę, która niekoniecznie ma jakąś super podatność akurat na ogień. A tutaj jednak się to spisało. Okej, tam na górze byśmy mieli jeszcze do zdobycia niebieskierkę, ale skoro to ma być tak wysoko, to póki co sobie to jednak odpuszczę. W tym momencie to tutaj by mnie jeszcze w takim razie ten jeden barwnik zainteresował może. Ja sobie spróbuję tam przejechać, aczkolwiek też będę musiał po drodze ewentualnie uważać na ogniarza. Nie zwróciłem w ogóle też uwagi na to, jak szybko się uzupełnia mi zdrowie w tym stroju. Ej, to wy chyba nie jesteście... Nie, to nie są tamci łowcy. Bo już sobie pomyślałem w pierwszej chwili, że to są tamci, których spotkaliśmy wcześniej w zadaniu. Ale tam mieliśmy dwóch mężczyzn i jedną kobietę. Tutaj było raczej na odwrót chyba. No a jeśli barwnik i mamy jezioro, no już się nauczyłem, żeby nie sugerować się tym jeziorem, ale mimo wszystko rozejrzeć się warto. Tam chyba to będzie, proszę bardzo. Czyli tym razem dość łatwo udało się zlokalizować. I oby tak dalej. Zobaczymy, z którego zestawu będzie tym razem. Zwykły tlenek. I patrzcie, znowu się dość szczęśliwie udało zebrać kolejny zestaw. Tym razem trzeci. No i jeszcze tylko trzy barwniki ogólnie do zdobycia. A skoro już jestem w tej okolicy, to jeszcze się zastanawiam, czy tutaj się nie wybrać po te niebieskierki. Na drugą stronę tego jeziora tak naprawdę. Więc też nie powinno być dużego kłopotu. Grunt, żeby później zlokalizować te niebieskierki, ale... Tym razem nie mamy tego w jakichś wysoko położonych górach, więc może będzie też łatwiej. No bo nie ma różnicy wysokości. A czasem ta różnica wysokości właśnie bywa problematyczna. Pozwala nas troszeczkę zmylić. Tutaj mamy przed sobą.
Formacja niebieskierki i kolejna chyba zaraz obok. Proszę, jak łatwo. To tutaj się bardzo szczęśliwie nam trafiło. Okej. Czyli od razu to będzie z głowy. Nie musimy tutaj już w przyszłości wracać. No to już będzie chyba jednak troszeczkę wyżej. A to możemy sobie zostawić na kiedy indziej, bo tutaj też są jakieś tereny. Mamy jeszcze jeden barwnik na przykład tutaj. Ale może zajmijmy się niebieskierkami, które mamy blisko punktu szybkiej podróży. No i tak się składa, że dość sprawnie udało mi się znaleźć kolejne formacje niebieskierki. Tutaj są właściwie widoczne przed nami. Tylko się dostać na górę. Ale żebym w końcu nie zapomniał o tym, to jako że między cięciami udało mi się znowu złapać parę szczurów, to natrafiłem też na skórę szczura. I dzięki temu możemy sobie tutaj zwiększyć udźwig, jeśli chodzi o amunicję do burzomiota. No i to już będzie maksymalne ulepszenie. Czyli tak samo wszystko tutaj jest maksymalnie ulepszone, również jeśli chodzi o te sakwy, które zostały dodane w rozszerzeniu. A tymczasem... Ta niebieskierka uszczęśliwi jakiegoś szamana. No właśnie, tymczasem zabieramy się za niebieskierki. Tutaj kolejna. Jeszcze jedna powinna być z tej strony. Okej, 8 w tym momencie, czyli jeszcze mi trochę brakuje do tego, żeby sobie coś faktycznie wykupić. No ale spokojnie. Tu jeszcze kolejna kusi. W sumie jest niedaleko. Tylko nie wiem, czy to nie będzie gdzieś na wysoko położonym punkcie. Zaraz się przekonamy. No a na koniec odcinka oczywiście chciałbym się jeszcze przenieść tam, gdzie możemy oddawać figurki zwierząt. I zrobimy jak najbardziej z tego użytek. Po kolei jednak. Zobaczymy, jak to tutaj właśnie wygląda. I czy natrafimy od razu na kolejną formację niebieskierki bez większych kłopotów. Na razie nie widzę. Ale to się jeszcze może zmienić. O, może tam? Oczywiście. W porównaniu do tych pierwszych, które gdzieś tam był jakiś mniejszy problem, żeby je zlokalizować, to tutaj nie ma problemu. Proszę bardzo. I zanim jakakolwiek maszyna zdąży się zbliżyć, to od razu spróbuję skorzystać z szybkiej podróży. To miejsce, gdzie mogliśmy oddawać te figurki, znajduje się tutaj. A nie, przepraszam, pomyliło mi się. Jednak tutaj. Mamy kolekcjonera figurek zwierząt, więc tu się przeniosłem ostatecznie. No i teraz pogadamy. Przede wszystkim tu najpierw umieścić te figurki. A tego ciągle nie zdobędziemy. Jakby wszystkie zimy nadeszły jednocześnie. Chyba że sobie łykniemy ten wywar. I teraz zabierzemy od razu. A póki co... Aha, bo najpierw muszę jeszcze oddać figurki. Czyli to będzie druga od prawej i trzecia od lewej. Opowiesz mi o tych swoich figurkach? Tak naprawdę nie są moje, ale zawsze chętnie o nich porozmawiam. Oddajmy. Proszę bardzo. To powinna być ostatnia figurka. W rzeczy samej, czyli tak. Skrzynia z nagrodami za figurkę numer 3 i figurkę numer 6. Na niebieskie światło. Nie myślałem, że kiedyś ujrzę kompletną kolekcję. Popatrz tylko, są... przepiękne. Zrobiłaś coś wielkiego, Aloy. To może być ostatnie świadectwo tego, że te bestie kiedykolwiek istniały. Weź to. Tyle mogę zrobić. I zajrzyj, kiedy zechcesz. Ja i moje zwierzęta będziemy czekać. To wszystko. Zatem do zobaczenia. No jeszcze nie do końca to wszystko, bo najpierw wysłuchajmy tego, co możemy tutaj usłyszeć o tych zwierzętach. Bison, bison, bison. Taka jest prawidłowa nazwa łacińska bisona amerykańskiego.
Rekonstrukcja Montana Recreations. Łacińska. Może to jakiś zwyczaj dawnego świata? Być może wtedy powtarzali nazwy szczególnie szanowanych zwierząt? Kto wie? I tak jak wcześniej, zawsze ciekawie też posłuchać tych komentarzy naszego znajomego. Canis lupus. Tajemniczy wilk szary. Rekonstrukcja Montana Recreations. Czy to możliwe, że te wilki i nasze lisy są tak naprawdę tym samym? Być może po kilku setkach zim... Nie. Nie, to śmieszne. No właśnie, nie do końca są tym samym. Ale możesz sobie kombinować po swojemu. Czyli jest pełna kolekcja. Oczywiście przypominam, że pozostałe holoprojektory już kilka odcinków temu odpalałem. Jakbyście się zastanawiali, czemu teraz tylko te dwa. No bo jeszcze tych dwóch właśnie nie odsłuchiwaliśmy. I na tym sobie, myślę, zakończymy ten odcinek. Wydaje mi się, że w następnym będziemy mogli się zabrać za kolejną część misji fabularnej, czyli rzucimy wyzwanie Aratakowi. Jestem ciekaw, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli go koniecznie zabijać, no ale kto wie. W każdym razie tutaj już nie widzę żadnych zadań dodatkowych, których mógłbym się w tym momencie podjąć. Więc siłą rzeczy rzeczywiście zabierzemy się za to wyzwanie. A więc oczekujcie na następne materiały, a na razie to będzie wszystko z mojej strony. Cześć!